Przed swym trzecim amerykańskim tournée w lecie roku 1965 Beatlesi początkowo specjalnie na potrzeby tego właśnie rynku i tylko w Stanach wydanej płyty Beatles 6 nagrali pochodzącą z roku 1959 piosenkę Larry'ego Williamsa Bad Boy. Album oczywiście trafił na pierwsze miejsce amerykańskiej listy sprzedaży. George Harrison rozmawia z reporterem BBC podczas wspomnianej trasy koncertowej. Jak słyszycie, widać się po zejściu ze sceny, wcale nie przestają grać, przynajmniej George. Czy tak zawsze, czy tylko dziś? Dziś jakoś mam ochotę pograć, Brian. To miło. Tak sobie gram. Po pierwszym koncercie narzekaliście z Johnem, że macie rozstrojone instrumenty. Dlaczego tak się stało? Przecież długo stroiliście się przed. Tak, to może śmieszne, ale to ten upał i tak dalej. Wilgotność. Tak, to wszystko razem, kiedy już jesteś na scenie, jest tak ogromny hałas, że jeżeli jesteś rozstrojony i próbujesz to wyprostować, z reguły tylko pogarszasz sprawę. Ale i tak tylko ty to zauważasz. Ale także tylko ja, jako jedyny na świecie, nigdy nie mogę porządnie nastroić gitary. Poważnie, myślę, żeby brać w trasę Keitha Richardsa, żeby nas stroił. Brytyjscy fani utrzymali piosenkę dopiero w prezencie na gwiazdkę roku 1966 na składankowej płycie A Collection of Beatles Oldies. Junior, behave yourself. Buy every rock and roll book on a magazine stand. Every dime that he gets, oh, is off to the jukebox man. Well, he worries his teeth until at night she's ready to poop. From rocking and a rolling, spinning. Junior, behave yourself. Ow! Junior, behave yourself. The greatest pop group in history, the Beatles. We wanted to do a Beach Boy type thing with the paperback. Paperback writers. Is that it? Pierwszą stronę oryginalnej winylowej wersji słynnego Sierżanta Pieprza kończy utwór Being for the Benefit of Mr. Kite autorstwa Johna Lennona. For the benefit of Mr. Kite. O jego genezie opowiada producent Beatlesów George Martin. Jeśli chodzi o Mr. Kite, John opowiedział mi, że jego inspiracją był stary cyrkowy plakat. Chciał oddać w piosence atmosferę festynu i wkomponować w nią odgłosy karuzeli i masę innych przedziwnych dźwięków. Nie do końca wiedział, jak to osiągnąć, jak osiągnąć brzmienie, o którym chodzi. Pomyślałem trochę i zaproponowałem pocięcie taśm z nagranymi odgłosami autentycznych organów parowych na odcinki około 1.5 metra, a potem zupełnie przypadkowe, czasem może nawet odwrotne sklejenie ich w całość i użycie tego jako podkładu nadającego odpowiedni nastrój. And using that as a kind of undercurrent of sound, just to color the sound.
Potem użyliśmy organów Hammonda nagranych o połowę wolniej. Zagrałem na nich chromatyczne przebiegi w trzech oktawach i podstawową melodię. A John na innych organach grał Umpa Umpa. Z tego wszystkiego wyłonił się przedziwny hałas, który zmiksowaliśmy w całkiem zgrabny, jak myślę, utwór. Over men and horses, hoops and garters, lastly through a hogshead of real fire. In this way, Mr. K will challenge the world. The celebrated Mr. K performs his feat on Saturday at Bishop's Gate. The Hendersons will dance and sing as Mr. Kite flies through the ring. Don't be late. Let us K and H assure the public their production will be second to none. And of course Henry the Horse dances the waltz. Mr. K performs his tricks without a sound. And Mr. H will demonstrate 10 somersets he'll undertake on solid ground. It means some days in preparation, a splendid time is guaranteed for all. And tonight Mr. Kite is topping the bill. Greatest pop group in history, the Beatles. We wanted to do a Beach Boy type thing with the paperback. Paperback writer. Podczas wspólnego pobytu w Indiach wiosną 1968 roku Mike Love z grupy Beach Boys przekonał Paula McCartneya do napisania Back in the USSR jako swoistej odpowiedzi na chwalącą wszystko co amerykańskie Back in the USA Chucka Berry'ego. Po kłótni na temat nagrywania perkusji w tym utworze Ringo Starr na kilka dni opuścił zespół, a jego partię wykonał sam autor utworu. Na pewno strasznie wkurzyłem Ringa, kiedy nie mógł poradzić sobie z perkusją w Back in the USSR i ja go zastąpiłem. Wciąż to świetnie pamiętam, to przedziwne uczucie wiedzieć, że potrafisz zrobić coś, z czym ktoś ma problem. Po pierwsze, robisz to myśląc, do cholery, ja przecież tylko chcę pomóc. Ale oczywiście natychmiast pojawia się paranoja. No to teraz mu pokażę. Byłem na to bardzo wyczulony i wciąż jestem. Pamiętam, że siedziałem godzinami myśląc, co powinienem powiedzieć. Bo w końcu zawsze okazuje się, że trzeba było coś powiedzieć. Ciężko to wypośrodkować. Czasami przesadzasz, czasami cię zaakceptują. W tym wypadku się udało. Beatlesi w trójkę na perkusji Paul McCartney. Tym utworem rozpoczynał się słynny biały album. I'm back in the USSR. You know how love.
says that's all. Well, the Jewelry Girl's really not me. USSR. Well, the Jewelry Girl's really knocked me out. Leave the West behind. And Moscow girls make me sing and shout. That Georgia's always over my, 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 my. Oh, show me round the snow, big mountains way down south. Take me to your daddy's hall. Let me hear your bell like it's ringing. And keep your comrade warm. I'm back in the USSR. Hey, you don't know how lucky you are, boys. Back in the USSR. Greatest pop group in history, the Beatles. We wanted to do a Beach Boy type thing with the paper bag. Paper bag rides. Is that it? That's it. Is it what? W czasie, gdy Paul McCartney nagrywał solo piękną w swej prostocie piosenkę Blackbird w studio numer 2 przy Abbey Road, Lennon w tym samym czasie w studio numer 3 pracował nad najbardziej eksperymentalnym utworem Beatlesów Revolution No. 9. O różnicy między członkami najsłynniejszej spółki autorskiej XX wieku mówi George Martin, producent zespołu. John kompletnie się nie przejmował, co kto myśli. Paul dokładnie odwrotnie. Paul chciał być pupilkiem publiczności. Dla Johna nie miało to żadnego znaczenia. Widać to było w ich kompozycjach. Paul starał się pisać utwory łatwe do zaakceptowania przez wszystkich. John miał to gdzieś. Jak się nie podoba, trudno. To podejście charakteryzowało większość ich twórczości. Pewnie dlatego Paul tak naprawdę stworzył więcej komercyjnej muzyki niż John, w tym kilka najpiękniejszych piosenek tego stulecia. Pomyśleć tylko, ile ich było. Jeśli zanalizować twórczość spółki Lennon-McCartney, to większość utworów Paula dobrze się sprzedała. Gdyby podzielić je na piosenki Johna i Paula, ten drugi byłby znacznie bogatszy. Tak więc tak naprawdę John trochę dorobił się na twórczości McCartneya. Poza tym Paul zawsze komponował muzykę, do której potem pisał słowa, a John z reguły miał pomysł na tekst, do którego dorabiał muzykę. Ale rzecz jasna, obaj byli znakomitymi, kompletnymi autorami w równym stopniu, jeżeli chodziło i o muzykę, i o tekst. Indie, luty roku 1968. Przebywającego w ośrodku medytacyjnym w Rishikesh nad Gangesem McCartneya budzi rano śpiew kosa. Natychmiast bierze do ręki gitarę. Tak powstaje Blackbird. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. You were only waiting for this moment to arrive. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life you were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the light of a dark black night.
blackbird fly into the light of a dark black night. Singing in the dead of night, take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.